Dzień dobry Państwu. Witam naszych gości tu obecnych w audytorium Banku BNP Paribas, Bank Polska, jak i wszystkich, którzy uczestniczą w naszej konferencji online'owo. Zawsze oczywiście zapraszamy do naszej siedziby, mamy się czym pochwalić, no i dbamy też o to, żeby było coś do spożycia. Może następnym razem frekwencja będzie lepsza. Proszę Państwa, tradycyjne spotkanie. Porozmawiamy o wynikach za trzeci kwartał i za trzy kwartały tego roku. Zanim przejdę do prezentacji, chciałbym zauważyć, że jest to pierwszy raz, kiedy w naszej konferencji uczestniczy Piotr Konieczny, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za obszar finansów, czyli CFO, siedzący po mojej lewej stronie, który będzie aktywnie uczestniczył zarówno w samej prezentacji, jak i w sesji pytań i odpowiedzi. Kolegów po mojej prawej stronie Państwu, jak sądzę, przedstawiać nie muszę. Agenda spotkania jest typowa, taka jak widzicie na slajdzie za moimi plecami. Przechodząc do najważniejszych informacji, jak Państwo wiecie, zysk za trzeci kwartał wyniósł 445 milionów złotych. To jest lekko mniej niż za kwartał drugi tego roku, mimo że szereg istotnych komponentów rachunku wyników wyglądało w trzecim kwartale lepiej niż miało to miejsce w drugim kwartale. W kwestii wolumenowej saldo naszych kredytów nie uległo zmianie w ujęciu kwartał do kwartału. Na swój sposób możemy odczytywać to jako pozytywną informację w kontekście takim, że zaczynamy dostrzegać pewne ożywienie na rynku i tu w tym obszarze, jak zresztą usłyszycie za chwilę, jest nas pewna doza optymizmu, jeśli chodzi o perspektywy polskiej gospodarki w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach. To, co jest niewątpliwie pozytywną z naszej perspektywy informacją, to fakt wzrostu przychodów o 4,5% w ujęciu kwartału do kwartału, 1,905 mld. To oczywiście bardzo istotny wzrost w ujęciu rok do roku, przy czym pamiętamy, że zeszły rok był obciążony kosztami niesławnych wakacji kredytowych, stąd ten wzrost na poziomie blisko 220% nie jest do końca historią miarodajną. To, o czym jeszcze chciałbym w ramach ogólnych informacji wspomnieć, to nasza coraz solidniejsza, mocniejsza pozycja lidera w obszarze ESG. Dla nas jest to super ważne i będziemy nad tym nieustannie pracować, aby tę pozycję umacniać. Otrzymaliśmy w trzecim kwartale nagrodę Euromoney dla najlepszego banku w Polsce w obszarze ESG i jest to zewnętrzne potwierdzenie tego, że jest to dla nas ważne. Druga bardzo istotna nagroda, jaką żeśmy otrzymali, to najlepszy bank dla klientów korporacyjnych, również przyznana przez prestiżowy magazyn Euromoney, a w znanym Państwu rankingu Newsweeka przyjazny bank, zajęliśmy w tym roku drugie miejsce. W zeszłym roku było to pierwsze miejsce, więc ta radość jest taka trochę przez łzy. A proszę Państwa, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o informacje wstępne. Spojrzymy teraz na nasze cztery filary strategiczne, zaczynając od filaru pozytyw. Tu kolejny kwartał wzrostu salda kredytów zrównoważonych, czasami mówimy o nich kredytów zielonych. Kilka istotnych transakcji zrealizowanych w tym kwartale i uważam, że to jest bardzo istotny trend, istotna trajektoria, na której trwale, mam nadzieję, będziemy. W obszarze wzrostowym cieszy nas istotny wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych, również cieszy nas istotny sukces, jeśli chodzi o kredyty dla rolników, które mają charakter preferencyjny. Nasz bank bez wątpienia pozyskał największy wolumen tych kredytów, które zaczną pracować w bilansie, co będzie miało pozytywny wpływ również na nasz rachunek wyników. Nowe cyfrowe rozwiązania, to jest takie zjawisko ciągłe, co kwartał wspominamy o tym, że nowa funkcjonalność dla klientów została przez nas wdrożona, również rośnie istotnie ilość robotów, które
usprawniają, automatyzują i potaniają oczywiście nasze procesy operacyjne. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jak Państwo wiecie, jeśli chodzi o nasz filar app, przepraszam, nasz filar together, zapędziłem się, regularnie badamy satysfakcję i zaangażowanie naszych pracowników. Mierzymy tam kilka istotnych parametrów. Jednym z kluczowych jest wskaźnik ENPS, który de facto mówi o tym, czy nasi pracownicy są skłonni polecać nasz bank jako miejsce pracy w swoich kręgach rodzinnych czy towarzyskich. I ten wskaźnik metodycznie rośnie. Ostatnie badanie Pulse Check właśnie pokazało ten wskaźnik na poziomie 23 i to jest kolejny kwartał wzrostowy w tej kwestii. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na zwizualizowanie poszczególnych w miarę istotnych parametrów, widzimy tu wzrost użytkowników bankowości mobilnej. Ten trend jest istotny. On jest oczywiście bardziej istotny niż jeśli chodzi o bankowość internetową. Tam ten trend jest bardziej płaski. Widzimy wyraźnie, że klienci preferują rozwiązania mobilne jako dużo bardziej wygodne. Wzrost transakcji BLIK wyraźny w ujęciu kwartału do kwartału, podobnie jak wzrost ilości tokenów w telefonach komórkowych. No jest to niezwykle dogodne narzędzie do płatności bezstykowych, a nasi klienci coraz bardziej je i ochoczo absorbują. W tym ujęciu kilka informacji. Wspominałem o wzroście, jeśli chodzi o produkty inwestycyjne. Ten wzrost jest bardzo wyraźny zarówno w ujęciu rok do roku, jak i w ujęciu kwartalnym, dwucyfrowy. To nas oczywiście bardzo cieszy. Cieszy nas również kwestia wzrostu transakcyjności naszych klientów, czyli mamy tu miarę pod tytułem płatności realizowane przez aplikację GoMobile. My mocno wierzymy w transakcyjność, wierzymy, że jest to sposób na utrzymanie bliskich relacji z klientami, relacji o charakterze długofalowym i trwałym. W związku z tym mocno na tęże transakcyjność stawiamy. Jeśli chodzi o kwestie kredytów, to cóż, wiecie Państwo, że kontynuujemy naszą mocno selektywną politykę w zakresie kredytów hipotecznych. Natomiast jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, to był to relatywnie płaski kwartał. W bankowości korporacyjnej bez specjalnych fajerwerków w tym kwartale, jeśli chodzi o liczbę klientów czy też wolumen płatności. Natomiast po raz kolejny kilka istotnych transakcji, które przeprowadziliśmy z sukcesem dla naszych klientów. Jeżeli spojrzymy na wolumeny, to widzimy w zasadzie płaską linię w obszarze kredytowym, o tym wspominałem. Natomiast mamy nadzieję, że jest to taki moment, od którego rynek będzie pozwalał na notowanie wzrostów. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie. W depozytach wzrost sald zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Na rynku jest dużo płynności. My o tą płynność w sposób bardzo rozważny zabiegamy, starając się optymalizować koszt jej pozyskiwania. Ilość klientów de facto kwartał do kwartału bez zmian. Jeżeli spojrzymy na wyniki kwartalne na tle poprzednich kwartałów, o poziomie przychodów już wspominałem. No, myślę, że to jest bardzo przyzwoity poziom wzrostu. Jeśli chodzi o kwestie kosztowe, koszty uważamy, że są w dalszym ciągu pod kontrolą. Pewien wzrost w relacji do poprzedniego kwartału wynika ze wzmożonej aktywności marketingowej, promocyjnej, reklamowej, ale również jest to efekt odroczonej inflacji. Istotna oczywiście informacja to kolejny kwartał znaczących rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych. 371 milionów utworzonych w trzecim kwartale, więcej niż w poprzednim. No i tu rzecz jasna, to nie jest koniec. Tak? To ryzyko pozostaje z nami i o ile nie będziemy widzieli realistycznego rozwiązania systemowego
ono z nami jeszcze na długi czas pozostanie. Do jakby oczekiwań związanych z nową sytuacją w Polsce po wyborach 15 października wrócę na samym końcu, natomiast niewątpliwie ryzyko frankowe jest i będzie powodowało konieczność zawiązywania rezerw. Wynik netto, jak wspomniałem, lekko niższy niż w poprzednim kwartale. Natomiast gdybyśmy zauważyli fakt, że rezerwy było 15 milionów wyższe, te frankowe, a wynik netto jest o 15 milionów niższy, no to de facto mówimy o wyniku praktycznie na tym samym poziomie. Efekt, czy to już nie powinienem przekazać panu prezesowi pałeczki? Jeszcze nie, bo okej. Proszę państwa, koszty do dochodów, spadek, co nie dziwi, rzecz jasna. Z jednej strony to nas oczywiście cieszy, natomiast zdajemy sobie sprawę, że kwestia efektywności wymaga dalszych intensywnych działań, zarówno przez digitalizację procesów, jak i optymalizację tychże, upraszczanie i zmiany w poziomie zatrudnienia, co komunikowaliśmy do rynku. Jeśli chodzi o koszty ryzyka, no tu już państwa nie mogę zaskoczyć, on jest tradycyjnie w naszym przypadku niezwykle, niezwykle niski. Portfel charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Monitorujemy portfel. Jeżeli przyjmiemy założenie, że zbliżamy się do końca okresu spowolnienia, a przed nami tylko lepsze czasy, to można z pewnym optymizmem założyć, że ta jakość portfela będzie nam w dalszym ciągu towarzyszyła. Pozytywny trend, jeśli chodzi o marżę odsetkową netto, co nas cieszy, jest to efekt bardzo precyzyjnie realizowanej polityki depozytowej oraz polityki hedgingowej. No i wreszcie zwrot na kapitale na poziomie 15,2% w ostatnim kwartale, czyli w zasadzie po 9 miesiącach tego roku, po 3 kwartalach. I tyle. Troszkę za wcześnie chciałem pozbyć się tej przyjemności, zaszczytu, żeby prezentować. Przepraszam za to. A teraz przekazuję głos Michałowi Dybule. Dziękuję. Dzień dobry państwu. W trzecim kwartale tego roku rozpoczęło się ożywienie. No wciąż jest takie dość rachityczne, można by powiedzieć, i stojące na jednej nodze, czyli jest generowane przede wszystkim przez popyt krajowy. No niemniej jednak dane wskazują na to, że aktywność gospodarcza w przyszłych miesiącach i kwartałach powinna przyspieszać. Z jednej strony perspektywy konsumpcji, one wydają się wciąż poprawiać, biorąc pod uwagę wysokie tempo nominalnego wzrostu wynagrodzeń, wzrost transferów społecznych, który zwiększy te dochody gospodarstw domowych w przyszłym roku, no i niższa inflacja, która powoduje, że ta siła nabywcza tych dochodów znów zaczyna rosnąć. Eksport, produkcja przemysłowa, tutaj pewnie jeszcze przyjdzie nam poczekać na troszeczkę lepsze czasy, natomiast niewątpliwie to, co ma szansę dość szybko się poprawić, to perspektywy inwestycyjne związane z szybszym, czy takim bardziej prawdopodobnym odblokowaniem funduszy unijnych i rozpoczęciu tych projektów w ramach KPO. To wydaje mi się, że jest szalenie istotne nie tylko z punktu widzenia tych bieżących perspektyw wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim naszego potencjału gospodarczego w średnim i długim terminie, no i również zachowania przez naszą gospodarkę konkurencyjności w tych kolejnych latach. Inflacja wciąż spada, 6,5% rok do roku w październiku, to pewnie jeszcze nie jest koniec tego trendu dezinflacyjnego. Tutaj te taniejące surowce, czy ten potężny efekt bazy, który wciąż obserwujemy, będzie wspierał dalsze schodzenie tego wskaźnika inflacji konsumenckiej w kolejnych miesiącach. Natomiast
No pewnie tutaj te czynniki krajowe plus lepsze perspektywy wzrostu gospodarczego, one sugerują, że ten trend inflacyjny, znaczy dezinflacyjny, on się raczej dość szybko skończy i tutaj pewnie te perspektywy na rok przyszły wyglądają troszeczkę trudniej. I wydaje mi się, że w tym kontekście też pewnie należy odczytywać tą wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Decyzja troszkę zaskakująca z punktu widzenia oczekiwań rynkowych. Natomiast no, fakt jest faktem, że tutaj potencjalnie wyższy wzrost gospodarczy, a co za tym idzie wyższa presja inflacyjna, no, rzeczywiście skłaniają do większej ostrożności, jeśli chodzi o parametry polityki pieniężnej. To, co mnie wydaje się osobiście dość istotne, oczywiście będziemy dzisiaj słuchali prezesa Narodowego Banku Polskiego podczas jego konferencji, natomiast w komunikacie po wczorajszym spotkaniu tam znalazło się takie stwierdzenie, że obecny poziom stóp procentowych no jest właściwy z punktu widzenia osiągnięcia inflacji czy zejścia inflacji do celu w rozsądnym horyzoncie czasowym i to wydaje mi się, że tak dość istotnie jak gdyby ustawia przynajmniej krótkoterminowo perspektywy dalszych zmian czy braku zmian stóp procentowych w Polsce. Niższa inflacja, brak obniżki czy brak obniżek stóp procentowych to pewnie jest dobra wiadomość dla złotego, również w połączeniu z tymi lepszymi perspektywami dla napływu środków unijnych. Last but not least, sektor bankowy, prezes Gdański już o tym wspominał, no pewnie jesteśmy gdzieś w tym punkcie przegięcia, jeśli chodzi o popyt na kredyt w całej gospodarce czy w sektorze prywatnym. To jeśli chodzi o ten segment konsumencki czy gospodarstw domowych, czy kredytów dla gospodarstw domowych, no wyraźne jest odbicie nie tylko jeśli chodzi o nową produkcję tych kredytów, ale też i po części wzrost wolumenów i pewnie te kolejne miesiące, pomimo tego, że stopy procentowe nie zostały obniżone, raczej będą wyglądały lepiej niż w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o kredyty w segmencie korporacyjnym, pewnie troszeczkę przyjdzie nam poczekać na to rzeczywiste ożywienie i takie bardziej zrównoważone, obejmujące również eksport i sektory przemysłowe, a także przyspieszenie inwestycji związane z absorpcją środków unijnych. Dziękuję i przekażę pałeczkę panu prezesowi Koniecznemu. Dobrze. Może ja w kontynuacji rozpocznę od omówienia kilku kluczowych parametrów opisujących stronę finansową banku po trzech kwartałach i może zacznijmy od bilansu. Aktywa banku wzrosły po trzech kwartałach do 157 miliardów złotych. Jest to wzrost 7% rok do roku. I jeżeli popatrzymy, co się działo w ramach tego bilansu, to można powiedzieć, że były takie dwa główne obszary zmian. Z jednej strony to, co już koledzy powiedzieli, jeśli chodzi o portfel kredytowy, zachowywał się on stabilnie. Natomiast mieliśmy do czynienia ze wzrostem po stronie pasywów banku, wzrostem depozytów klientowskich, jak również wzrostem zbudowanych kapitałów. Te zmiany w bilansie banku w połączeniu ze środowiskiem stóp procentowych oczywiście kształtowały też nam wynik finansowy w tym roku w dużym stopniu. I tak bank wypracował zysk netto w kwocie 1 393 000 000 zł po 9 miesiącach i ten zysk był wypracowany przy przychodach na poziomie 5 457 000 000, kosztach operacyjnych na poziomie 2 272 000 000, przy kosztach rezerw frankowych, o których już też była mowa, 961 i tradycyjnym chyba w tym roku, jednak chyba trochę nie
należałoby się do tego przyzwyczajać w takiej normalnej działalności i kosztach ryzyka na poziomie skumulowanym dodatnim 40 milionów złotych. Jeżeli popatrzymy na wskaźniki, bank oczywiście spełniał wszystkie wskaźniki, które obowiązują sektor bankowy, wzrost na kapitale, tak to było wcześniej już powiedziane, na poziomie 15%, wskaźniki kapitałowe na bezpiecznym poziomie. To tyle, jeżeli chodzi o ogląd banku, tak trochę z lotu ptaka. Jeżeli popatrzymy na troszeczkę bliżej na portfel kredytowy, to aby nie powielać tych informacji, które były już przekazane, to może zwrócę uwagę na to, że ta stabilność portfela kredytowego w tym obserwowana w drugim kwartale, jeżeli odniesiemy ją do sektora, nadal pokazuje, że bank utrzymuje pozycje relatywne, jeżeli chodzi o udział w sektorze bankowym, to też pokazuje to, że no wszyscy czekamy na ten pozytywny rozwój w sferze realnej gospodarki i jesteśmy dobrze upozycjonowani, żeby z tego rozwoju korzystać. Może w ramach portfela kredytowego warto też zwrócić uwagę na takie dwa interesujące trendy. Jeden, o którym też była mowa, finansowanie tak zwane zielone, na koniec trzeciego kwartału zamknęło się 8,9 miliarda złotych, jak również bardzo dobra dynamika w zakresie portfela rolników indywidualnych. Kredyty frankowe. Jak to najlepiej scharakteryzować? Mamy kolejny kwartał bardzo podobny do wydarzeń, które miały miejsce w poprzednich, to znaczy z jednej strony widzimy kontynuację przyrostu pozwów, które wpływają do banku. W trzecim kwartale było to 872 nowe pozwy, które wpłynęły do banku. To jest z jednej strony trend, który widzimy. Z drugiej strony bank oferuje swoim klientom i prowadzi rozmowy z klientami, zachęcając do polubownego rozwiązania spraw frankowych. Tutaj według na koniec września mieliśmy zawartych 3174 ugody. I jeżeli popatrzymy na te dwa procesy i to, co się dzieje, odniesiemy to do modelu budowy odpisów na ryzyko prawne, to utrzymujemy sytuację, w której na koniec trzeciego kwartału suma rezerw utworzonych wynosiła 2,4 miliarda złotych, co dawało nam pokrycie tego portfela w wysokości 73,3%. Cały czas ten portfel frankowy, tak jak prezes wcześniej wspominał, istotnie kształtuje i wpływa na wypracowywany wynik i raportowany wynik netto. Przenieśmy się na chwilkę na stronę pasywną banku. W obszarze depozytowym, tak jak mówiłem wcześniej, mamy wzrosty. I tutaj również, jeżeli odniesiemy te wzrosty do sytuacji w sektorze, widzimy, że bank utrzymuje swoje pozycje rynkowe. To też się wiąże z tym, że istotnie dbamy o to, żeby te wzrosty w obszarze depozytów i kosztów finansowania były prowadzone w optymalny sposób. Należy tutaj rozumieć, że nie chcemy przepłacać za depozyty, które gromadzimy na rynku. I tutaj może warto podkreślić, że ten trend i ta działalność nam się sukcesem udaje prowadzić. To wskaźniki, to już mówiłem, to może koncentrujmy się na innym obszarze. W obszarze produktów inwestycyjnych kolejny bardzo dobry kwartał, dobry wzrost
portfela produktów inwestycyjnych, zbudowany przede wszystkim na funduszach inwestycyjnych grupy BNP, funduszach dłużnych i tutaj ta wartość aktywów nam się bardzo ładnie odbudowuje. O wyniku z tytułu odsetek troszeczkę dwa słowa. To może, tak jak powiedziałem na początku, mamy zmiany w bilansie banku, przypomnę, wzrost bazy depozytowej, stabilna wartość portfela kredytowego. To wszystko się dzieje w otoczeniu wyższych stóp procentowych. Przekłada nam się to na wzrost wyniku odsetkowego, zbudowanego na bazie tego efektu wolumenowego i efektu wyższych stóp procentowych. W tym samym czasie te depozyty, tak jak mówiłem, budowane są w sposób taki, żeby cały czas pracować nad efektywnością i nad średnią ceną pozyskiwania tego pieniądza i w trzecim kwartale bank obniżył ten koszt finansowania o 31 punktów bazowych. Warto też może dwa słowa powiedzieć o marży odsetkowej. W trzecim kwartale wynosiła ona 3,52% i tak jak powiedziałem, my, ponieważ rośnie, pozyskujemy depozyty i pracujemy na marży, nastąpił tu wzrost versus marży, którą raportowaliśmy w drugim kwartale. W wyniku z tytułu opłat i prowizji to, co warto podkreślić, to jest to, że po 9 miesiącach tego roku mamy bardzo przyzwoity wzrost w tym obszarze. Wypracowane 920 milionów złotych w wyniku z tytułu opłat i prowizji versus 875 w ubiegłym roku, ponad 5% wzrostu. Wzrostu zbudowanego na pracy z naszymi klientami, czyli na transakcjach kartowych, produktach dokumentowych, transakcjach dokumentowych. Jeśli popatrzymy na układ kwartalny, to też tutaj Państwo popatrzą na kształt tego wyniku w poszczególnych kwartałach roku, to widać, w pierwszych kwartałach roku mamy do czynienia najczęściej z rozliczeniami z Mastercardem, co de facto stymuluje na pewien kształt tej krzywej na poszczególnych kwartałach. Niemniej jednak w ujęciu rocznym mamy do czynienia gdyby z tym samym profilem, ale podniesionym o 5% rok do roku. Wynik na działalności handlowej inwestycyjnej. Analogicznie bardzo dobry rok, bardzo dobry wzrost rok do roku w ujęciu w porównaniu 9 miesięcy do 9 miesięcy. Jeżeli popatrzymy na taki układ kwartalny, to jedna rzecz, którą warto zwrócić uwagę, we trzecim kwartale na wartość tego wyniku miała wpływ jedna transakcja z jednym z naszych klientów, która w istotny sposób kontrybuowała do finalnego wyniku zaraportowanego po wrześniu. Jeżeli chodzi o koszty działania i amortyzację, to tutaj, jeżeli popatrzymy w ujęciu skorygowanym na te koszty, czyli z wyłączeniem tych opłat regulacyjnych, widzimy koszty, wzrost kosztów na poziomie 11,5%. Ten wzrost był zbudowany w takich podstawowych kategoriach jak koszty pracy, czyli koszty zatrudnienia, które wzrastają w tym roku, jak również to jest też taka mechanika kosztów rzeczowych, gdzie podwyższony poziom inflacji z pewną inercją wchodzi do rachunku wyników. I to też widać i obserwujemy to w kształtowaniu się kosztów rzeczowych w tym roku. Jeżeli chodzi o wskaźnik kosztu do dochodów 41%, poprawa względem poprzedniego kwartału, cały czas dynamika przychodów
jest wyższa niż dynamika kosztów. Warto też, patrząc na koszty banku, zwrócić uwagę, że ta dynamika kosztów, ona też się dzieje w otoczeniu spadku zatrudnienia. Jeżeli popatrzymy na spadek zatrudnienia rok do roku, mamy 2,8% FT mniej raportowanych na koniec okresu. Wynik z odpisów to, teraz ja mam pytanie, czy to już Wojtka? To już Wojtka. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Koszty ryzyka w trzecim kwartale w zasadzie marginalne. 5 punktów bazowych, 11 milionów i koszty ryzyka za 9 miesięcy tego roku są 40 milionów złotych dodatnie. W związku z czym bardziej nie chciałbym się skupiać na tym, co jest w środku tych 11 milionów złotych, bo to jest kwota marginalna w stosunku do portfela, który wynosi prawie 90 miliardów złotych. Natomiast to, co chciałbym bardziej zaznaczyć, to jest następująca sytuacja. Ja na poprzednim naszym spotkaniu mówiłem, z czego to wynika, jak doszliśmy do tego, że te koszty ryzyka w tym roku powstały na poziomie dodatnim, a nie ujemnym. Natomiast co do zasady, to również nie jest celem, żebyśmy w ten sposób funkcjonowali. A mając na uwadze również to, że poziom kredytów z utratą wartości osiągnął poziom 3 miliardów złotych, co jest, wydaje mi się, mniej więcej pożądanym poziomem, to jest troszeczkę ponad 3% w skali całego portfela i dalej dosyć trudno już jest go pomniejszać, bo i tak to jest jeden z najniższych poziomów na rynku, a mając na uwadze to, że przez ostatnie okresy, czy w zasadzie ostatnie 2-3 lata wejścia do kredytów z utratą wartości były niezmiernie ograniczone, one dalej są ograniczone we wszystkich segmentach, ale tak naprawdę nie ma już z czego odzyskiwać, bo ten poziom kredytów z utratą wartości jest bardzo niski, no to niestety wejdziemy w fazę cyklu, że będziemy mieli koszty ryzyka, tak? No to tego nie da się utrzymać permanentnie w sytuacji, w której te koszty ryzyka są dodatnie. Także też chciałbym podkreślić, że taki cykl z dodatnimi kosztami ryzyka, myślę, powoli zakończyliśmy. One będą miały miejsce, natomiast też nie ma absolutnie takiej sytuacji, żeby w jakikolwiek sposób one były nadmierne. Znaczy, jak spojrzymy na to, co się dzieje na rynku, to one są między 30, myślę, a 70 punktów bazowych i my na pewno nie będziemy gorsi od rynku w tej kwestii. Jeżeli patrzymy na kredyty hipoteczne, no to z punktu widzenia jakości tego portfela, to jest jeden z najlepszych portfeli w banku, no bo jeżeli mówimy o tych kosztach ryzyka, które tutaj widzimy, no to one są niewspółmierne do wielkości w ogóle tego portfela. Jeżeli patrzymy na udział fazy drugiej, no to ta zmiana ma tylko procentowa oczywiście. Ona wynika tylko z dwóch faktów. My w tej chwili niestety bardzo mało produkujemy nowych kredytów, no i idą spłaty po prostu, tak? W związku z czym nominalnie ta faza druga, ona się absolutnie nie zmienia i nie widać tego dalej w kosztach ryzyka. I faza trzecia się też nie zmienia, bo te koszty ryzyka są minimalne, więc jakby na tym poziomie nie ma ruchów, natomiast zmienia się faza pierwsza po prostu, prawda? I jest licznik i mianownik i przez to rośnie udział fazy drugiej. A jakość portfela kredytowego. Tutaj są dwie rzeczy. Jesteśmy na poziomie 3,3, jeśli chodzi o procentowy udział kredytów z utratą wartości. Jest minimalny wzrost co do kwartału drugiego, ale to też wynika również jakby w całym roku 2023 z tego, że to, co już było pokazywane, portfel jest niższy o 5% z jednej strony, ale z drugiej strony również w kwartale pierwszym i w kwartale drugim
o czym już była mowa poprzednio, były odzyski bardzo duże z dwóch kredytów instytucjonalnych i sprzedaż portfela kredytów z utratą wartości. To w sumie było ponad 300 milionów złotych. Dzisiaj jesteśmy na poziomie lekko ponad 3 miliardy, o 2 miliony złotych, ale też chciałbym podkreślić, że normalny nasz cykl sprzedaży kredytów z utratą wartości to jest drugi kwartał i czwarty kwartał tego roku i ten czwarty kwartał się na pewno odbędzie. To dzisiaj jestem tego pewien. W związku z czym my na pewno powrócimy znowu do poziomu pewnie lekko poniżej 3 miliardów, ale to jest ten poziom, który raczej bank powinien utrzymywać, to jest lekko ponad 3%, to jest w kwocie bardzo dużo do 5%, gdzie uważamy, że to są banki bezpieczne, to jest dodatkowe 2%, czyli 2 miliardy złotych, a 2 miliardy złotych to jest 60% całego stoku kredytów z utratą wartości, nie biorąc pod uwagę, żebyśmy robili jakiekolwiek odzyski, prawda? Co byłoby fałszem, bo robimy odzyski. I na koniec udziały fazy pierwszej, drugiej, trzeciej. One są bardzo stabilne w każdym segmencie. Jak widzicie Państwo, pokrycia są stabilne i rosnące. One pewnie znowu lekko po czwartym kwartale w tych segmentach, które będą sprzedawane, spadną, dlatego że z reguły sprzedajemy kredyty, które są również maksymalnie wyrezerwowane, ale ten spadek, jeśli jest, to nie wyższy niż 1 do 1,5 punktu procentowego, a potem są znowu rezerwy i znowu dochodzi do 62%. I teraz adekwatność kapitałowa. Piotr, dziękuję. I proszę Państwa, tak puentując trochę tą część finansową, to w zakresie kapitałów to chyba najlepszy komentarz, że jest bezpiecznie i stabilnie, to znaczy jeżeli chodzi o kapitały, bank jest dobrze skapitalizowany, wskaźniki wszystkie są utrzymane i chyba w tym obszarze więcej nie mam nic do dodania. Dziękuję. I proszę Państwa, kończąc tę część prezentacyjną, mamy taki ładny slajd na koniec. Ja go w zasadzie nie będę omawiał i nie będę czytał, co na nim jest napisane, ale wolałbym tak parę słów powiedzieć bardziej spontanicznie, o tak może powiem. Bo znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości politycznej, ona się kształtuje. Nie wiemy, jak będzie do końca wyglądała, ale wiemy, że będzie inaczej niż było do tej pory. Ja w tym kontekście mam dużą nadzieję, że relacje sektora bankowego z rządzącymi będą na zupełnie innym poziomie, że powróci to, czego nie mieliśmy przez ostatnie lata, czyli możliwość otwartego dialogu i dyskusji o tym, co sektor bankowy może zrobić dla swoich klientów, co może zrobić dla gospodarki versus idei, pomysły, które pojawiają się po stronie rządzących. I wierzę, że sektor bankowy tak naprawdę był i jest odpowiedzialny, gotów angażować się w różnego typu przedsięwzięcia i projekty, ale wspólnie wypracowane, mające głęboki sens, zarówno ekonomiczny, jak i społeczny. W tym kontekście mam dużą nadzieję, że pomysł czy projekt wciąż obecnego, ale za chwilę poprzedniego rządu dotyczący przedłużenia wakacji kredytowych nie znajdzie swojego finału w decyzji parlamentu. Fundamentalnie uważam, że tego typu rozwiązania o charakterze moratoryjnym to jest bardzo zły kierunek. On wręcz negatywnie oddziałuje na morale płatnicze, skłania do hazardu moralnego i uważam, że powinniśmy wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, a w kontekście wspierania kredytobiorców hipotecznych kluczowym tu elementem tejże jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Banki powinny być empatyczne, powinny pomagać, natomiast powinny pomagać tym, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują i to znaleźli się w określonej sytuacji w sposób
niezawiniony, a nie w efekcie choćby hazardu moralnego. Więc główny element tego myślenia o przyszłości to nadzieja na otwarty, konstruktywny, rzetelny dialog pomiędzy sektorem a rządzącymi, bo potrzebujemy w Polsce, proszę Państwa, zdrowego, silnego, rozwijającego się sektora bankowego, który będzie w stanie finansować bardzo duże potrzeby inwestycyjne, jak choćby te związane z transformacją energetyczną, w przyszłości te związane z udziałem polskich firm w odbudowie Ukrainy, z modernizacją i digitalizacją kraju. Potrzeb jest i będzie coraz więcej, a de facto sektor bankowy w Polsce ulegał kurczeniu się przez szereg ostatnich lat. I tak generalnie być nie powinno. Dodam jeszcze, co jest może mniej oczywiste i trudniejsze, że powinniśmy wszyscy zrozumieć, łącznie z rządzącymi, że banki to przedsięwzięcia komercyjne, wyposażone przez inwestorów w kapitał, którzy oczekują adekwatnego poziomu zwrotu z tego kapitału. To, co widzimy w przestrzeni publicznej, to zachłystywanie się informacjami o wysokich nominalnie zyskach banków, bez spojrzenia przez pryzmat poziomu zwrotu na zainwestowanym kapitale, jakie banki w dłuższym czy w średnim choćby horyzoncie były w stanie osiągać. I myślę, że mam nadzieję, że uda nam się dojść do takiej sytuacji, w której unikniemy ingerencji zewnętrznych i będziemy w stanie wypracowywać dla naszych inwestorów zwrot pokrywający przynajmniej koszt kapitału. No i ostatnia refleksja, również związana z nadzieją. Mówiliśmy dzisiaj o frankach. O frankach mówimy od wielu kwartałów. Mówimy o tym, że to zjawisko, to ryzyko może z nami pozostać na szereg kolejnych kwartałów, prawdopodobnie lat. I w tym kontekście ja jestem zdania, że jedynym sensownym rozwiązaniem, które mogłoby tę sytuację raz na zawsze zakończyć, jest mądrze przemyślane i przygotowane rozwiązanie ustawowe. Dotychczas nie było przestrzeni czy klimatu politycznego, żeby takie rozwiązanie poważnie rozważać. Wiemy, że projekty były w przygotowaniu i mam głęboką nadzieję, że w nowym układzie politycznym ten temat powróci, to powróci z dużym zaangażowaniem i być może cała saga frankowa ulegnie jednorazowemu, sensownemu zaadresowaniu, czego naszemu bankowi, wielu innym bankom i Państwu serdecznie życzę. A teraz przejdziemy płynnie do pytań i odpowiedzi. Z przestrzeni zdalnej przyleciało do nas 297 pytań, ale zaczniemy od pytań naszych gości obecnych na sali. Czy są pytania z sali? Poprosimy o przedstawienie się i pytanie. Adam Sofuj, SB News, i trzy pytania tak troszkę w nawiązaniu do tej finalnej wypowiedzi prezesa. Po pierwsze, przedłużenie wakacji kredytowych. Jest pomysł na to, żeby je przedłużyć o rok. On leży na stole, czy tam może leży w szufladzie. I oprócz strony moralnej, o której pan prezes mówił, jest też strona finansowa. Czy macie szacunki, ile by to was kosztowało, gdyby niestety weszło to w życie? Drugie pytanie to chodzi o, no właśnie, o zdolność do finansowania przez sektor bankowy gospodarki, bo pojawiają się wątpliwości co do tego na skutek tych ograniczeń regulacyjnych, różnych narzutów. Jest jeszcze jeden aspekt, czyli nie dające się ogarnąć, przynajmniej moją wyobraźnią, potrzeby pożyczkowe państwa w najbliższych latach. I w zaspokojaniu tych potrzeb sektor też, jak rozumiem, będzie brał udział. Czy to nie wypchnie jakby akcji kredytowej z rynku? A trzeciego pytania chyba na szczęście zapomniałem. Dziękuję za te pytania. Zacznę od pierwszego. My oczywiście mamy szereg symulacji, jaki mógłby być koszt przedłużenia wakacji kredytowych o kolejny rok. Natomiast nie chciałbym podawać liczb, bo nie wiemy, jaki będzie ostateczny kształt,
a w ogóle to mam nadzieję, że ich nie będzie, tych wakacji. I to z powodu, które wyjaśniłem. No, jeżeli przyjmiemy, że będą tam kryteria choćby takie, jakie w swoim projekcie zawarł obecny za chwilę były rząd i przedłużenie o rok w środowisku niższych stóp procentowych, no to ten koszt będzie byłby istotnie niższy niż połowa kosztu wakacji wprowadzonych pierwotnie bez jakichkolwiek kryteriów. No i myślę, że na tym bym poprzestał. Co do zdolności do sektora, żeby finansować potrzeby zarówno państwa, jak i gospodarki, no tu nie będę posługiwał się liczbami, ale niewątpliwie mamy to wyzwanie. Tak? To wyzwanie jest poważne, bo zarówno kwestia potrzeb Skarbu Państwa, jak i gospodarki przy bardzo niskim poziomie inwestycji, przy ogromnych potrzebach sektora energetycznego, no, będzie wyzwanie i czy banki sprostają, to bardzo wiele zależy od tego, jaka będzie polityka państwa. Tak? Na ile dojdziemy do sytuacji, w której banki będą rzeczywiście traktowane jako kluczowy element infrastruktury całej gospodarki, żargonowo mówiąc krwioobieg, który musi być w dobrej kondycji i sprawnie funkcjonować, a na ile, i oby do tego nie doszło, będziemy traktowani jako no, taki worek bez dna finansujący przeróżne idee o charakterze bardziej politycznym niż ekonomicznym. I przypomnę to, co powiedziałem przed chwilą. My jesteśmy też przedsiębiorstwami komercyjnymi. Mamy inwestorów. Często są to inwestorzy indywidualni, fundusze emerytalne, ludzie, którzy świadomie zainwestowali w akcje banków, a którzy ponoszą konsekwencje tego, że banki w sposób regulacyjny zmuszane są do wspierania innych specyficznych populacji klientowskich, nawet wtedy, kiedy te populacje takowej pomocy nie potrzebują. I jeszcze raz, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, a nie rozwiązania moratoryjne. Przypomnijmy sobie, zobowiązań trzeba dotrzymywać, a kredyty trzeba spłacać. Dziękuję. Pytania z online. Ja żartowałem, że jest ich 297. Jest ich kilka wszakże. Dobrze, dzień dobry. To przechodzimy do pytań z online'u. Piotr Marczewski. Spada liczba wzrostów użytkowników GoMobile kwartał do kwartału. Jaki bank ma pomysł, aby zmienić ten trend? Znaczy, dla jasności, spada tempo przyrostu, a nie spada liczba użytkowników, bo jeżeli wrócimy do slajdu bodajże szóstego, to widzimy kwartał do kwartału 1% wzrost. No, natomiast widzimy dużo istotniejszy wzrost w miarach transakcyjnych, czy to ilości transakcji GoMobile, czy transakcji realizowanej Blikiem. To bierze się z faktu, że bank bardziej selektywnie akwiruje nowych klientów. Nie idziemy tak mocno w ilość, jak było to w przeszłości, a dużo bardziej w jakość. Szukamy tych klientów, którzy chcą się z nami związać, chcą z nami aktywnie realizować transakcje. W efekcie mamy taką sytuację, jak pokazywaliśmy wcześniej na slajdach. Natomiast pracujemy oczywiście intensywnie na tym, żeby jak najbardziej naszych klientów utransakcyjnić i przekonać do rozwiązań zdalnych raczej niż tych tradycyjnych. Czy bank planuje udostępnienie inwestycji ETF, TFI w swojej aplikacji GoMobile? Proszę Państwa, my cały czas rozwijamy aplikację GoMobile i będziemy to kontynuować. I teraz tak, w GoMobile uruchomiliśmy możliwość testów MiFID-owych czy ankiety MiFID-owej i to już jest. Pojawi się w najbliższym czasie dashboard inwestycyjny, pojawi się możliwość inwestowania w TFI. Natomiast jeśli chodzi o ETF-y, to one są dostępne za pomocą naszej aplikacji w biurze maklerskim GoBroker, te, które są notowane na GPW. Natomiast rozwój będzie procesem ciągłym tych rozwiązań, o które pytają nas nasi klienci. Ilu klientów Wealth Management ma bank? No proszę Państwa, tu my nie podajemy, nigdy nie podawaliśmy ilości klientów Wealth Management. Podajemy ilość klientów detalicznych łącznie.
ta populacja klientów WM-u jest częścią populacji detalicznej? No mogę powiedzieć, że jest to stale rosnąca liczba klientów, a sam obszar wealth management jest dla nas kluczowy, strategiczny i uważamy, że jesteśmy w tym obszarze liderem rynkowym. Teraz pytanie od Pulsu Biznesu. Czy bank zamierza zwiększyć wskaźnik pokrycia rezerwami portfela kredytów frankowych do 100%? Jeśli tak, to kiedy to może nastąpić? Drugie pytanie w tym samym obszarze. Czy bank zamierza uatrakcyjnić propozycje ugodowe dla frankowiczów? Więc proszę Państwa, my, co jakby sygnalizowałem, spodziewamy się wzrostu poziomu rezerw frankowych. Posługujemy się do ich szacowania wyrafinowanym modelem. Będziemy sukcesywnie te rezerwy budować. Natomiast do jakiego poziomu finalnie dojdziemy, to precyzyjnie na to pytanie nie odpowiem. Natomiast będziemy dochodzić do poziomu, który w danych okolicznościach, realiach i w określonej, z określoną perspektywą będziemy uznawali za poziom adekwatny. Jeśli chodzi o kwestie ugód, to tak, my uatrakcyjniamy propozycje ugodowe. Wracamy do tych klientów, którzy nie zaakceptowali propozycji poprzedniej i mamy wciąż nadzieję, że mimo stosunkowo dużego nasycenia ugodami, ilość klientów, którzy te ugody z nami zawrą, będzie w dalszym ciągu rosła. Seria pytań od IPOPEMA. Outlook na wolumeny w 2024 roku, zarówno w segmencie korporacyjnym, jak i hipotecznych i konsumpcyjnych. Czy nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w 2024 roku ma szansę wrócić na poziomy bardziej naturalne dla BNP Paribas Polska? Outlook na wolumeny. No, my tak z tymi outlookami to zawsze jesteśmy wysoce konserwatywni i nie podajemy takich forward looking liczb. No, mamy nadzieję, że rynek zacznie się odbudowywać, a my w tym rynku będziemy odgrywali adekwatną do naszych ambicji, skali i możliwości rolę. Jeśli chodzi o, co było drugim pytaniem? Kredyty hipoteczne i hipoteczne. Czy powrót do poziomów... Bardziej tak typowego dla nas. Proszę Państwa, my bacznie obserwujemy sytuację na rynku kredytów hipotecznych. Obserwujemy również sytuację dotyczącą ryzyka kwestionowania stawki WIBOR. Monitorujemy sytuację związaną z ewentualnym przedłużeniem wakacji kredytowych i będziemy reagowali na tę sytuację na bieżąco. Ja nie wykluczam, że będziemy bardziej aktywni, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. Natomiast na chwilę obecną utrzymujemy naszą selektywną politykę czy selektywne podejście do tego produktu. Dalej w trendzie pytań o outlook. Outlook na jakość aktywów i poziom kosztów ryzyka w 2024. To prezes Kębłowski ochoczo. Jeśli chodzi o jakość aktywów, to poziom ten, który mamy w tej chwili, poziom kredytów z utratą wartości na poziomie 3 miliardów i oscylujący w granicach 3 do 3,2, 3,3 wydaje się poziomem odpowiednim i bardzo, powiedzmy, pożądanym. I wydaje się, że to jest taki w bankowości cel, do którego przy tej sytuacji makroekonomicznej powinniśmy dążyć i go utrzymywać, pewnie nie tylko my, ale w ogóle sektor. Natomiast jeśli chodzi o koszty ryzyka, do tego się odnosiłem, no raczej trudna będzie powtórka w 2024 tego, żebyśmy mieli narastające dodatnie koszty ryzyka, tak? To czegoś takiego raczej nie przewiduję, żeby się zdarzyło, aczkolwiek z drugiej strony w żaden sposób też nie przewiduję tego, żeby one były w jakikolwiek sposób nadmierne czy w jakikolwiek sposób odstawały od tego, co dzieje się dzisiaj na rynku wśród całego sektora bankowego czy banków porównywalnych do nas, aczkolwiek no, konkretnych danych, że skończymy na poziomie 20, 30 czy 40 punktów bazowych, to tego raczej nie podajemy Państwu jako prognozę. Dziękuję.
pytanie o outlook na koszty operacyjne w 2024. Dobrze. Jeżeli chodzi o koszty operacyjne, proszę Państwa, cały czas, pomimo tak na wstępie była mowa, zmienia się jak gdyby trajektoria inflacji, ale mówiłem, że występuje taki element inflacyjny, inercji inflacyjnej, która będzie, więc na pewno te koszty oczekujemy, że będą wzrastać. Dodatkowo bank cały czas mocno inwestuje w obszary cyfrowe, w obszary digitalizacyjne. To też kosztuje i buduje dynamikę kosztów. No i też działamy, kolejnym elementem mającym wpływ na ten wzrost kosztów działalności, to jest koszty pracy, koszty ludzi. Tutaj też widzimy, że oczekiwania płacowe są na rynku wysokie i stąd też bank będzie reagował i utrzymywał swoją politykę w tym zakresie. Czyli będą koszty rosnąć. Kolejne pytanie. Czy wzrosło zainteresowanie klientów skorzystaniem z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w trzecim kwartale? No i bardzo dobre pytanie i serdecznie za nie dziękuję. No bo odpowiedź jest taka, nie. Liczba wniosków spadła. Więc jeżeli pomyślimy o tej odpowiedzi w kontekście dyskusji o przedłużeniu wakacji kredytowych, no to wniosek nasuwa się sam. Jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, on mógłby być zasilony dodatkowymi środkami, gdyby była potrzeba i on powinien zastąpić trwale i na zawsze rozwiązania typu wakacje kredytowe. Maciej Rutkę, kolejna seria pytań Business Insider. Czy zobowiązanie banku wobec KNF dotyczące zwiększenia free floatu do 25% do końca 2023 roku jest aktualne? Co się dzieje w tej sprawie? Macieju, ja powiem po raz kolejny. Bank nie ma takiego zobowiązania wobec KNF-u. Zobowiązanie dotyczy naszego strategicznego, większościowego akcjonariusza. I na wszelkie pytania dotyczące realizacji tego zobowiązania może, ale oczywiście nie musi odpowiedzieć jedynie nasz akcjonariusz BNP Paribas S.A. Jak oceniacie ostatnie wyroki Sądu Najwyższego w sprawach frankowych, zgodnie z którymi obecność kwestionowanych klauzul przeliczeniowych niekoniecznie musi prowadzić do unieważnienia umowy? Czy liczycie, że orzeczenia tego typu mogą wpłynąć na orzecznictwo sądów powszechnych? Ja szczerze powiem, osobiście nie analizowałem tego zjawiska, a po prostu realnie nie miałem czasu, żeby przedyskutować je z naszym pionem prawnym, także nie odpowiem merytorycznie czy kompetentnie na to pytanie. Wrócimy z taką odpowiedzią. Ile macie pozwów dotyczących WIBOR-u? Czy dynamika ich napływu rośnie? Jak oceniacie ryzyko z tym związane? To jest kompletnie marginalna liczba, bodajże kilkunastu, niskich kilkunastu sztuk. Wygląda coraz bardziej na to, że to ryzyko będzie malało i to wyraziście malało w tendencji do zera. Ja też wielokrotnie mówiłem i nawet media to podchwytywały, że w tej materii głos kluczowych instytucji stanowiących sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce jest bardzo dobitny, bardzo jednoznaczny, potwierdzający właściwość, zgodność z BMR-em, integralność stawki WIBOR i że nie ma podstaw, aby ją kwestionować. Mam głęboką nadzieję, że to ryzyko ulegnie minimalizacji. To już wszystkie pytania z online'u. Pytanie, czy są z sali, też już nie mamy pytań, także dziękujemy bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność zdalną, a w szczególności fizyczną i do zobaczenia na kolejnej konferencji. Wszystkiego dobrego.